Otóż przed chwilą doszło do przegłosowania wadliwego wniosku, który został złożony przez naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, otóż Wysoka Izba przegłosowała wniosek, który w tym momencie jest nie do wykonania. Ten wniosek złożony był przez prokuratora w momencie, kiedy pan poseł Stanisław Gawłowski przebywał i był tymczasowo aresztowany. W tej chwili nie wyraziła Izba zgody ani na zatrzymanie pana posła, ani na jego zastosowanie wobec niego z tymczasowego aresztowania. Dlaczego? Ponieważ wniosek, który państwo przegłosowaliście, dotyczył sytuacji prawnej, w której pan poseł Gawłowski był aresztowany. Jeżeli na tej podstawie, panie marszałku, Wysoka Izbo, organy ścigania lub służby podległe panu ministrowi Brudzińskiemu dokonałyby zatrzymania, byłoby to naruszenie konstytucji. Na tę okoliczność przedstawiam stosowną opinię prawną. I raz jeszcze bardzo proszę pana marszałka o zwołanie konwentu seniorów i zaproszenie prokuratora.